Dzień dobry. Nazywam się Iwona Berec, jestem dietetykiem, a dzisiaj chciałam Ci pokazać, jak można zrobić domowe majonez light. Wielkanoc jest w ogóle taki czas, kiedy wszyscy nas przekonują, że w ogóle bez majonezu to te święta odbyć się nie mogą. Mogą się odbyć bez majonezu, ale nie musimy aż tak strasznie się poświęcać dla diety i nie musimy podchodzić do tego tak, że wszystkiego nam nie wolno i nic nam nie jest dozwolone, wręcz odwrotnie. Lepiej jest poszukać zdrowych alternatyw. Jest dużo możliwości. Ja bym chciała Wam pokazać, jak zrobić domowy majonez light. Taki bardzo prosty. Wszystkie osoby, które kiedykolwiek przygotowywały majonez w sposób tradycyjny, kręciły te żółtka z tłuszczem, czyli olejem, i zważyło im się to raz, drugi, trzeci, to wiedzą, że robienie majonezu jest trochę stresujące. Mój majonez jest niestresujący i jest bardzo prosty do zrobienia. Potrzebujemy musztardę, taką, która nam smakuje. Potrzebujemy olej, to może być dobrej jakości olej, ale to może być po prostu olej z rzepakowy, na przykład tłuczony na zimno. Mieszamy to. Na łyżkę musztardy potrzebujemy około, tak średnio, 4 łyżek oleju. I popatrzcie, po kilku minutach, po kilkudziesięciu sekundach tworzy nam się taka masa, która jest absolutnie gładka. I co teraz? No nie dokładamy następnej oliwy czy następnego oleju, wręcz odwrotnie, dodajemy po prostu jogurt. To ma być zwykły, naturalny jogurt. Dodajemy. Ta masa robi się coraz lżejsza. I nasz majonez jest gotowy. Jeśli lubimy, żeby majonez był bardziej jakiś tam ostry, kwaśny, to jest ten moment, kiedy możemy sobie podzielić ten majonez na przykład dwie czy trzy części. Do każdej dołożyć to, co lubimy bardziej. Czyli może być jedna z kurkumą, druga może być na przykład z szczypiorkiem, jedna może być bez niczego. Ale tak naprawdę to nasza praca, jeśli chodzi o majonez, już się właśnie skończyła. Ten majonez jest trochę inny niż majonezy, które dotąd jedliście, dlatego że nie zawiera żółtka. Jest w tym duży plus, dlatego że, tak jak powiedziałam, majonez z żółtkiem po pierwsze lubi się ważyć podczas przygotowywania, ale druga sprawa to musimy pamiętać, że jajka używane w kuchni na surowo muszą być bardzo dokładnie umyte i wyparzone. Oczywiście, jeśli wolicie, to możecie zrobić sobie taki tradycyjny majonez, ale ja Wam polecam ten, bo jest naprawdę bardzo prosty. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie i życzę miłych świąt. Pozdrawiam.